Dzień dobry. W imieniu uczniów Szkoły z Charakterem mam przyjemność przywitać pana profesora Stanisława Ogirka, antropologa kultury. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, witam wszystkich uczniów. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy, do której bardzo chciałem pana zaprosić, to jest kwestia, jak rozmawiać o Shoah. My mieliśmy możliwość ostatnio porozmawiania z Adamem Zagajewskim i poproszenia go, żeby on przeczytał swoje wiersze. Jeden z jego wierszy opowiada, jak w Stanach, był wtedy na wykładzie w Berkeley, gdzieś w kanale telewizji był emitowany film Claude'a Lanzmanna Shoah. Czy mógłbym pana profesora poprosić, czym dla pana był ten film Claude'a Lanzmanna? Może nim powiem o filmie Lanzmanna, chciałbym parę słów powiedzieć o Adamie Zagajewskim, z którym przyjaźnię się od wielu lat, ale a propos naszej rozmowy przypomniał mi się taki epizod bardzo poruszający, kiedy w synagodze Temple w Krakowie spotykali się poeci polscy i amerykańscy. Jeden z moich przyjaciół, nieżyjący już Abraham Cykier, ten z Australii, napisał wiersz o Bełżcu, gdzie byliśmy wcześniej. I Adam Zagajewski dnia na dzień ten wiersz przetłumaczył na język polski. I on wybrzmiał właśnie w tej synagodze bardzo przejmująco. Teraz kilka słów o filmie Lanzmanna, który no, dla wielu Polaków był wielkim szokiem. Nie miał najlepszej prasy w Polsce. Ja tego sceptycyzmu nie podzielam. Uważam, że Claude Lanzmann zrobił rzecz zupełnie niesłychaną. Mianowicie pozwolił ludziom mówić to, co naprawdę myślą. I czasem te myśli ludzi są potworne, są porażające. I ja nie podzielam zdania wielu, którzy mówią, że to jest film antypolski. Ja myślę, że to jest film, który pokazuje pełne spektrum zachowań, z którymi jako społeczeństwo powinniśmy się zmierzyć. Powinniśmy sobie jasno uzmysłowić, że wśród nas ludzi, tacy jak Zagajewski, jak wielu innych ludzi pióra, artystów, są też ludzie, dla których Shoah, zagłada polskich Żydów, to było coś dobrego. Niezależnie od tego, jak bardzo nieprawdopodobnie i brutalnie to brzmi, ale rzeczywiście stykamy się z takimi opiniami nie tylko na jakichś portalach antysemickich, ale zdarza się, że ludzie tak właśnie mówią. I myślę, że Claude Lanzmann po prostu w swoim filmie wielogodzinnym, trudnym zderzył nas właśnie z tą prawdą o nas samych. Panie profesorze, pan się zajmuje takim zjawiskiem jak antropologia kultury. Pracował pan, wykładał pan za granicą, mieszkał pan długi czas za granicą, podróżował pan po świecie. Czy sądzi pan profesor, że ten temat, temat zagłady został w polskiej kulturze przepracowany? No tutaj powołam się znowu na opinię wybitnego znawcy, nie tylko zresztą problematyki zagłady, Holokaustu, Shoah, bo tych słów używamy wymiennie, który powiedział, i to wielokrotnie słyszałem jego opowiadanie, jego zdanie, myślę tutaj o profesorze Antonim Polońskim, wybitnym historyku, ale też działaczu, który zbliżył bardzo środowiska polskie, żydowskie. On sam pochodzi z Ameryki Południowej, ale ma korzenie polskie, zna bardzo dobrze język polski. W każdym razie właśnie Poloński powiedział publicznie wielokrotnie, że to, co się w Polsce dokonało mniej więcej od 30 lat, to jest absolutnie nieporównywalne, jeśli chodzi o osiągnięcie historiografii polskiej. Głównie ma na myśli oczywiście środowisko Centrum Badania Zagłady Żydów Polskich kierowane przez profesor Barbarę Engelking,
gromadzi grono wybitnych specjalistów. Od 15 lat wydaje rocznik, który gromadzi na artykuły na bardzo wysokim poziomie. Także istnieją badacze, którzy polscy, którzy mogą być wzorem dla innych, co jednocześnie nie zmienia faktu, że dla wielu Polaków, dla środowisk niezainteresowanych tego typu gruntowną, rzetelną analizą tego trudnego czasu, to jest środowisko kontrowersyjne. I myślę, że trzeba się z tym zmagać, mierzyć, że nawet solidna praca naukowa nie zawsze znajduje poklask wśród rodaków, no ale to zgodnie z powiedzeniem, nikt nie jest prorokiem w swojej ojczyźnie. Właśnie ci wybitni badacze jak Jan Grabowski, Jan Tomasz Gross, właśnie wspomniana Barbara Engelking i wielu innych, nie u wszystkich znajdują, tak powiem, aplauz, no ale to tak to jest, to na to nic nie poradzimy. No tak, ale mi chodzi o taki odbiór i z jednej strony mamy niesamowity właśnie sukces naukowy, ostatnio książka na posterunku o roli granatowej policji, wydana przez wydawnictwo Czarne, coś zupełnie znowu otwierającego nowy rozdział dla fachowych historyków, dla badaczy, ale moje pytanie bardziej dotyczy, bo nasza rozmowa jest skierowana do uczniów, czy nie przepracowanie tego, nie przemyślenie tego nawet na poziomie szkoły podstawowej, potem szkoły średniej, nie czyni nas kalekimi, żeby zrozumieć współczesny świat. Bo to właśnie wspomniany przez pana Jan Tomasz Gross mówi, że no, pewnych rzeczy w tej historii nie da się zakrzyczeć, prawda? Nawet gdybyśmy chcieli jakieś ustawami wprowadzać, jak to politycy próbują, pozmieniać coś w tej historii, tego się już nie da zrobić, bo historia zagładę opisała. Ale jakby świadomość tego do przeciętnej osoby żyjącej nad Wisłą, nad Odrą nie za bardzo dociera i taka osoba uważa, że to jest troszkę temat zbyteczny. Jak pan to jako antropolog kultury widzi? No wie pan, dotyka pan kluczowej sprawy i myślę, że mówi pan z jednej strony jako wychowawca, też nauczyciel, szkoły z charakterem, ale też szkoły, która bardzo mocno inspiruje się religią, katolicyzmem. Dla was ten punkt odniesienia jest bardzo ważny. Ja myślę, że trzeba postawić jasno pytanie o to, o rolę Kościoła. O tej instytucji wychowawczej, która przynajmniej z założenia chce być taką instytucją, co Kościół zrobił właśnie jako te kilka tysięcy parafii, diecezji, który no bardzo systematycznie kształtuje wizję przeszłości, bardzo troszczy się o to, żeby właśnie świadomość religijna była obecna. I myślę, że pytanie o to, jak przepracować pamięć o ciemnych stronach naszej historii, jak włączyć niełatwą historię w normalną refleksję nad przeszłością, to nie może być tylko, i tutaj się absolutnie z panem zgadzam, że to nie może być tylko zadanie dla elit historyków, dla antropologów, czy nie wiem, artystów, pisarzy, poetów, filmowców, ale to jest nasz no, zbiorowy obowiązek, że się odwołam do klasyka. To znaczy musimy my wszyscy, i nauczyciele, i też nauczyciele akademicy, ale również odpowiedzialni za instytucje takie jak właśnie Kościół, jak polityka, że na tych wszystkich poziomach, w tych wszystkich wymiarach ta edukacja na temat Shoah powinna być obecna. Ja myślę, że po 1989 roku tak było. Przecież Instytut Pamięci Narodowej, który wtedy rozpoczynał w ogóle swoją działalność, zrobił ogromną robotę dzięki swojemu ówczesnemu prezesowi, profesorowi Kieresowi, dyrektorowi pionu edukacyjnego,
Pawłowi Machcewiczowi, profesorowi Żbikowskiemu, no całej masie znakomitych fachowców, którzy no nie tylko, że poważnie potraktowali książkę opublikowaną właśnie 20 lat temu Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, ale potraktowali to jako punkt wyjścia do bardzo solidnych badań naukowych, też do rozmów z ludźmi właśnie w tamtym regionie łomżyńskim. Wydali dwa popasłe tomy wokół Jedwabnego i wydawało się, że ruszy taką ogromną ławą, używając takiej terminologii właśnie popularnej, że to będzie wysiłek całego społeczeństwa. Media to bardzo solidnie komentowały, były debaty, byli przeciwnicy, byli zwolennicy, ale to był naprawdę nasz wspólny wysiłek, żeby to przepracować. Niestety obawiam się, że od kilku lat ta problematyka jest traktowana po macoszemu, nie jest poważnie podejmowana choćby przez wspomniany Instytut Pamięci Narodowej, który postrzega Centrum Badań nad Zagładą jako środowisko nierzetelne. Więc tutaj mamy jakiś problem, sądzę, szerszy, taki ideologiczny wręcz, czy polityczny, że nie ma woli, żeby ta wiedza, którą posiadają specjaliści, żeby ona się stała wiedzą ogólnie łatwo dostępną. I to tu widzę podstawowy problem. No już nie wspomnę o takich działaniach wręcz bojkotujących te wyniki poszukiwań badawczych, jak chociażby próba w Toruniu ojca Rydzyka, żeby stworzyć jakąś konkurencyjną kaplicę dla sprawiedliwych wśród narodów świata, gdzie są to często liczby wyssane z palca, nieudokumentowane, no i postrzegane jako samoistne źródło wiedzy na ten temat. Sądzę, że więcej pokory z każdych ze stron konfliktu wyszłoby nam wszystkim na dobre, żeby, tak jak pan mówi, to zeszło z tych wyżyn refleksji naukowej po prostu do programów naukowych, szkół podstawowych, średnich i uniwersytetów. Tego niestety nie ma i to jest duży problem, sądzę, największe wyzwanie w tej chwili. Ale wspomniany przez pana profesor Jan Tomasz Gross w swoim artykule czy w swojej rozmowie we Frankfurter Allgemeine Zeitung połączył jednak taki element dziedziczenia, zaniechania w stosunku do rozliczania się naszego z naszą bolesną przeszłością z tym, co moglibyśmy najbardziej enigmatycznie nazwać powściągliwością w stosunku do tego, kogo określał profesor Bauman, obcy u naszych bram, czyli do uchodźców. Czy pan jako badacz kultury widzi też taką łączność, taką paralelę pomiędzy naszym unikaniem bolesnych problemów z przeszłości i z naszymi problemami z teraźniejszości? Absolutnie tak. Pamiętam również ataki na Jana Tomasza Grossa po tym tekście, który się ukazał, jeśli dobrze pamiętam, 5 lat temu w lipcu, i gdzie miano mu za złe, że on kala własne gniazdo. Mnie się wydaje, że Jan Tomasz Gross uchwycił bardzo ważny problem, taki psychologiczno-socjologiczny, czy wręcz tożsamościowy, że człowiek, który nie umie być wystarczająco otwarty na przepracowanie własnej tożsamości, ma kłopot z konfrontacją z innym. Wtedy to był ten ogromny kryzys uchodźcy, który zresztą trwa do dzisiaj i dla mnie, jako człowieka, który doświadczył hojności, życzliwości sąsiadów, czy Niemców, czy Rosjan, czy w ogóle ludzi obcych, jestem bardzo świadom tego, że od przynajmniej 200 lat polskie społeczeństwo w
dużej części, to może nie wiem, 10, może nawet więcej procent Polaków jest poza granicami. No w Stanach Zjednoczonych to jest 10 milionów. No wszędzie Polaków jest pełno i znaleźli się dlatego, że trudno było żyć na swoich ziemiach, tak? Czyli społeczeństwo, które ma w genach niejako bycie społeczeństwem imigrantów, to samo społeczeństwo z taką wrogością, z taką zapiekłością broni prawa do azylu ludziom naprawdę potrzebującym. I dla mnie to jest źródłem no, ogromnego wstydu jako Polaka. Nie potrafię tego zrozumieć i myślę, że trzeba być wdzięcznym takim intelektualistom jak Jan Tomasz Gross, który wskazuje na te pęknięcia w naszej świadomości, ale nie po to, żeby nas upokarzać, tylko po to, żeby nam otwierać oczy na to, jak bardzo jesteśmy niekonsekwentni. Chętnie korzystamy z pomocy z zewnątrz, chętnie emigrujemy i zarabiamy w innych krajach, natomiast budzi nas sprzeciw, że inni ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji chcieliby skorzystać z naszej gościnności w momencie, gdy nam się poprawiło i my tutaj nie widzimy żadnych powodów, żeby na te ich potrzeby odpowiedzieć podobnie, jak kiedyś doświadczyliśmy tego od innych. Więc to jest poważny problem i wydaje mi się, że właśnie nas jako wychowawców, na nas ciąży ten obowiązek, żeby przekazywać te geny, że tak powiem, gościnności, a nie wrogości i ksenofobii wobec innych. Kiedy słucham pana wywodu, to przypomina mi się taka książka sprzed lat Konrada Lorenza, Regres człowieczeństwa. Czy nie sądzi pan profesor, że tutaj mamy do czynienia z taką sinusoidą, że po, tak jak pan profesor powiedział, parę lat temu wydawało się i ktoś nawet komentując to zwracał uwagę, że tu żeście przepracowali, to zostało zrobione, że to taki skok jakościowy, a czy teraz nie znajdujemy się w takim dołku, że ta tendencja absolutnie się odwróciła właśnie, nie chcemy nikogo obcego, nie chcemy o niczym pamiętać, chcemy wszystko idealizować, każdego innego odtrącamy. Czym taki regres może być spowodowany? No, wie pan, to jest, ja nie wiem, czy można mówić tak w takich dużych kwantyfikatorach, że mamy do czynienia z regresem. Mam wrażenie, że w chwili obecnej trochę patrzymy na świat przez pryzmat wirtualny, przez pryzmat mediów, zwłaszcza teraz, no, w okresie pandemii, to odczuwamy szczególnie mocno, że poznajemy rzeczywistość poprzez medium właśnie. No i media często mają to do siebie, że eksponują takie ponure strony rzeczywistości. No bo taki wysiłek systematyczny, jak na przykład wasz, z dnia na dzień się pracuje nad charakterem uczniów, młodzieży, no to nie jest spektakularne. Natomiast jakieś ksenofobiczne, nacjonalistyczne wybryki takiego czy innego polityka, czy jakiegoś blogera, które nas bulwersują, no one rzeczywiście stają się wiadomością numer jeden i często mamy, tak mi się przynajmniej wydaje, trochę zakrzywioną perspektywę. To znaczy tego dobra, które się dzieje wokół nas, nie widzimy i powinniśmy, sądzę, więcej uwagi skupić właśnie na tych dobrych rzeczach. No trochę, no, nasza rozmowa toczy się wokół tematu, jak uczyć o Shoah, jak przekazywać tę trudną wiedzę. No przecież częścią, wspomniał pan książkę Jana Grabowskiego na posterunku o policji granatowej. To jest bardzo trudna lektura, która zmusza do zmierzenia się z bardzo trudną prawdą o policji polskiej, która współpracowała z Niemcami w zagładzie Żydów. Ale ostatni rozdział tej książki jest poświęcony właśnie tym nielicznym policjantom granatowym, którzy znaleźli się
wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata. Więc nawet w takiej ponurej rzeczywistości można znaleźć przykłady właśnie pójścia pod prąd. I ja znajduję takie przykłady, jak chociażby środowisko skupione wokół czasopisma Nigdy Więcej, czy no jakieś organizacje NGOs, które starają się jednak nawiązywać kontakt z imigrantami, pomagać im, uczyć ich, często bezinteresownie. Także chciałbym wierzyć wbrew sobie, że jednak nie mamy do czynienia z regresem, mamy do czynienia raczej z taką zachwianą perspektywą poznawczą wynikłą z fascynacji złem w mediach. I no, przynajmniej w mojej działalności, w mojej aktywności, czy akademickiej, czy publicystycznej, staram się jednak również zwracać uwagę na te jasne punkty ludzi, którzy się sprzeciwiają złu, którzy nazywają zło po imieniu, nie godzą się na dewastację demokratycznych struktur. No i to, dlatego tak niechętnie myślę o tej perspektywie degradacji czy regresu. Raczej myślę o tym, że postęp się dokonuje często rękoma nielicznych. I tych nielicznych mamy wokół siebie. Trzeba tylko wytężyć wzrok, żeby ich zobaczyć. To trzymając się tego ducha nadziei, który pan, tu wśród nas pan profesor zasiał, to i patrząc oczami antropologa kultury, czy sądzi pan, że to doświadczenie pandemii, to doświadczenie kwarantanny przewartościuje ogólnie społeczne postrzeganie rzeczywistości, czy świat, mówiąc najprościej, się zmieni, nie zmieni, zapomni o tym, przejdzie nad tym do porządku dziennego, jak pan profesor, dążąc do końca naszej rozmowy, postrzega problem pandemii jako czegoś, co zmienia oblicze świata dookoła. To jest bardzo trudne, bo my tkwimy w tym, tak? Jesteśmy jakby w centrum właśnie tej izolacji, kwarantanny. No, obserwujemy oczywiście tragedię ludzi, którzy tracą pracę, drobnych przedsiębiorców, którzy tracą dorobek całego życia. To jest bardzo poruszająca sprawa. Artystów, którzy tracą źródła dochodu, którzy ocierają się o nędzę. To jest rzeczywistość, która nas głęboko dotyka. I nie muszę się nad tym rozwodzić, jak bardzo jest to trudne. Natomiast znowu mam wrażenie, że ten moment takiego kryzysu, tego, no jak zgodnie z terminologią właśnie źródła, kryzys to jest moment z jednej strony trudny, ale też moment przezwyciężenia trudności. I sądzę, że tak jak to są moje przeżycia mojego pokolenia, lata 70., 80., jak przeżywaliśmy ten kryzys odchodzenia systemu totalitarnego w przeszłość i z nadzieją patrzyliśmy na budzenie się nowych struktur opartych właśnie na demokracji, na solidarności międzyludzkiej i tak dalej, dla mnie trochę ten moment się pojawia. Myślę, że te skompromitowane i coraz bardziej kompromitujące się zachowania ludzi egoistycznych, myślących tylko o własnej grupie, że one wyjątkowo jaskrawo wybrzmiewają w tym momencie kryzysu i mam nadzieję, że właśnie ta rodząca się międzyludzka solidarność zwycięży i tego i sobie, i waszym uczniom życzę, żebyśmy jednak trzymali się tych odruchów człowieczeństwa, które się budzą we wszystkich chyba. Trzeba byłoby to skończyć słowami, że gościem śniadania z mistrzem, siewcą nadziei, był pan profesor Stanisław Obirek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.